Cześć, ja nazywam się Bonkol i ten materiał powstał w celu odpowiedzenia na pytanie, jak zagrać, czy darmowy jest w ogóle ten Gothic Kroniki Mertany i jeszcze dodatkowo jak zainstalować DX11, czyli DirectX 11, który daje nam dużo lepszą grafikę. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że projekt jest całkowicie darmowy, ponieważ jest to modyfikacja, więc oni nie mogą zarabiać na tym, ponieważ no, to było modyfikacją do gry Gothic, ale generalnie powstawał na tyle długo, że jak najbardziej zachęcam, jeżeli wam się spodoba i ja też to uczynię, jeżeli przejdę tą grę i na koniec ocenię, ile chcę wesprzeć, to tutaj polecam wesprzeć cały projekt. Dodatkowo, przede wszystkim gra jest modyfikacja, jest do pobrania na Steamie, na GOG-u oraz na ModDB. I teraz tak, jeżeli oczywiście znajdziemy na Steamie, to zobaczymy, że możemy ją pobrać darmowo, ponieważ na Steamie oczywiście po wpisaniu Kroniki Mertany znajdziemy stronę tej gry, no ale mam informację, że Gothic 2 Edition, Gold Edition jest potrzebny. No i jeżeli nie posiadacie tego, bo kiedyś kupiliście na innej platformie albo macie na płytkach i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście możecie się zaopatrzyć w takiego Gothica. Ale taki Gothic to tak, kosztuje 4 dychy, no nie jest to najtaniej jak na taką starą grę. Jeżeli wejdziecie na Gothic Universe, gdzie macie Gothica 1, 2 i 3, taki pakiet, to kosztuje 60 zł. Natomiast ja tutaj wam podrzucę link, który też moim widzom podrzucam, który jest przerobiony w taki reflink. Ja na nim zarabiam bodajże jakąś tam 5% na sprzedaży. Do niczego oczywiście nie zmuszam, ale jakby ktoś chciał zaoszczędzić, to tutaj są odsprzedawane klucze i za jakieś 7 czy 8 zł możecie kupić właśnie to, co tu kosztuje 60 zł. Jak to działa, czemu jest to tak tanio, no to oczywiście odsyłam do tego, jak działa wolny rynek, więc polecam serdecznie, nie będę was edukował w tym temacie. Dodatkowo warto jest wspomnieć o tym, że modyfikacja jest stand-alone'em. Co to oznacza? Że uwaga, teraz skupcie się, jeżeli tą modyfikację będziecie mogli zainstalować, czyli posiadacie Gothica, ściągacie tą modyfikację, to nie instalujecie Gothica na waszym koncie, nie instalujecie żadnych patchy, player kitów, żadnych fixów, nic takiego, nie, nic. Tylko i wyłącznie ściągacie Kroniki Mertany Archolos i ona jest w sobie razem z Gothiciem tym podstawowym oraz wszystkimi rzeczami, które są potrzebne do uruchomienia tej gry. Także żebyście niepotrzebnie nie ściągali Gothica 2 z dodatkiem i tak dalej, nie instalujcie nic, po prostu instalujecie tylko to i to już wam działa. No i w sumie tutaj moglibyśmy skończyć film, ale jeżeli ktoś chce zainstalować lepszą grafikę, do czego zachęcam, bo ja też grałem na tej podstawowej i ona jednak po 20 latach trochę jest przestarzała, jednak ten DirectX dodaje serca. No to wtedy wchodzicie, link też wam dam w opisie. On się oczywiście z czasem, jeżeli ktoś to zobaczy po tam tygodniu czy miesiącu, to może już być nowsza wersja. Wchodzicie na link tutaj i są wrzucane kolejne wersje, właśnie na przykład 17.8. Dzisiaj, kiedy nagrywam, pewnie jak to wy będziecie oglądać, to może będzie nowsza. To są, słuchajcie, DirectX to są właśnie takie pliki, które pozwolą waszemu Gothicowi być piękniejszym. Co należy zrobić? Wchodzicie w najnowszą wersję, klikacie w nią, a następnie szukacie zawsze takiego pliku właśnie tego typu, czyli spakowanego, mniej więcej tak nazwanego. Was nie interesują te source kody, bo wy nie jesteście programistą, was interesuje ten plik. No i ściągacie go. Co następnie, jak go ściągniecie? A mianowicie, należy zobaczyć, gdzie zainstalowaliście wasze Kroniki Mertany. Najlepiej wejść we właściwości, a następnie w pliki lokalne i przeglądaj. Wtedy oczywiście otworzy wam się folder i warto jest sobie od razu rozpakować to, co ściągnęliśmy. Po lewej stronie, tutaj gdzie ruszam, o, tutaj, czekajcie, bo teraz mi się to tak gdzieś zamknęło. Cyk, 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 tu, o. Po lewej stronie, tutaj gdzie ruszam, mamy pliki gry. Tak jest główny folder właśnie, tak wygląda. A po prawej mamy pliki ściągnięte tego DirectX-a. I teraz co robimy? Wszystko to tutaj ściągamy, kopiujemy, a następnie wrzucamy sobie w system folder. Jak wrzucimy w system folder, elegancko, oczywiście jeżeli będzie taka prośba, no to podmieniamy pliki i tak dalej, akceptujemy. Oprócz tego, bardzo ważną rzeczą, ponieważ bez tego będzie wam wyskakiwał błąd, musicie jeszcze raz skopiować ten folder, kopiujemy i wkleić go tutaj, wklejamy go, ja tego nie będę robił, bo ja już to mam zrobione, wklejamy go tutaj w główny folder, tak żeby on był widoczny tutaj. I teoretycznie to już wszystko. Odpalamy to przez bezpośredni właśnie tutaj launcher na Steamie.
No i ja sobie go teraz tutaj elegancko odpalę, żeby wam udowodnić, że to po prostu działa. I za chwilę pokażę wam, jak tego DirectX-a całego skonfigurować w samej grze. Ok. Ja już sobie to od razu tutaj gdzieś wczytam save'a. Tutaj nie ma żadnych spoilerów, także spokojnie. Zaraz pojawimy się w mieście. I za chwileczkę pokażę wam, jak skonfigurować dokładnie tego DirectX-a, żeby on wyglądał najlepiej i żeby wasz komputer nie cierpiał. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie loadingi oraz save'y oraz zapisywanie oraz loadingowanie będzie dużo dłużej trwało. Tak wygląda ta gra, jak widzicie dużo piękniej wygląda niżeli ta podstawowa wersja. I teraz tak, możecie oczywiście zrobić coś takiego, czyli na Escape wchodzicie sobie w ustawienia, a następnie w obraz. I tutaj macie dodatkowe ustawienia, których normalnie nie ma. Tych ustawień normalnie tutaj nie ma. Tak wyglądają te podstawowe ustawienia, a tutaj są dodatkowe. I jak widzicie tutaj są różne ustawienia, możecie sobie ustawić rozdzielczość, i tryb wyświetlania, czy pełny ekran. Tutaj macie też zasięg rysowania, co polecam ode mnie. Jeżeli nie nagrywacie, nie jesteście twórcą, to możecie wyłączyć tą synchronizację, będziecie mieli więcej FPS-ów, ale z racji tego, że jak nagrywacie, to żeby ludziom nie krzaczyło, to polecam. Natomiast zaaplikujcie sobie wszystkie cienie, filtrowanie cieni, żeby to wszystko było pięknie oświetlone i żeby było wycieniowane. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że zasięg rysowania obiektów, zarówno tych dużych, jak i małych, najbardziej obciąża wasz komputer, ponieważ te małe obiekty jest bardzo dużo tutaj. Dlatego ja mam to na połowę, ale resztę już mam na full, wszystko na maksa, jakość cieni też w zależności od tego, jak zmieniacie. Spójrzcie na lewą stronę gry, lewą stronę ekranu. Jak zmieniam, robią się coraz bardziej kanciaste te i coraz mniej wyraźne te cienie, nie? Natomiast jak tutaj robimy na prawo, stają się coraz bardziej realistyczne. Oczywiście jasność możecie podkręcić, kontrast też możecie podkręcić, to od was zależy. Dodatkowo zachęcam do tego, żeby włączyć deszcz oraz efekty deszczu, ponieważ wyglądają bardzo realistycznie i polecam po takich wielkich zmianach po prostu zastosować sobie te zmiany, a następnie zrestartować grę, aby wszystko się wgrało. No i w sumie to tyle. Moi kochani, taki długi materiał, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam oczywiście wszystkiego dobrego, fajnej rozgrywki we wspaniałej modyfikacji. No i tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to oczywiście niech wesprze cały projekt, do czego zachęcam. A jeżeli ktoś by chciał właśnie zaoszczędzić na pakiecie Gothica 1, 2 i 3, no to polecam, ten link dorzucę wam bezpośrednio tutaj w opis i w komentarzu. Pierwszy komentarz będzie przypięty. To tyle. Ja idę grać, ponieważ modyfikacja jest wspaniała, na wiele godzin naprawdę czeka was wspaniała zabawa. No i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Gramy.